Witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy filmik znowu wyjazdowy. Tym razem jesteśmy w Częstochowie. Przyjechaliśmy tutaj tak troszeczkę turystycznie, ale przede wszystkim pielgrzymkowo. Na Jasną Górę i na Jasnej Górze na pewno spędzimy najwięcej czasu, ale tak postanowiliśmy, że zobaczymy także, co ma nam turystom zaoferowania też to miasto. Także piękna pogoda, piękne słońce. Wyszliśmy właśnie z pociągu i idziemy teraz trasą już na Jasną Górę. Okej, i zostawiamy już nas Jasną Górę za nami. Idziemy teraz na kawę i na jakieś ciacho. Byliśmy na mszy i tak od razu coś rzuca w oczy, no bardzo dużo ludzi. Na mszy było też bardzo dużo. Było też bardzo dużo ludzi młodych. Nie wiem jak jest w waszych kościołach, ale u nas to naprawdę młodych, czyli takich powiedzmy 30 lat i jeszcze mniej, to u nas jak na lekarstwo, a tutaj rzeczywiście były duże grupy. I teraz idziemy oglądnąć to, co Częstochowa nam proponuje. Znalazłam w internecie informację, że tutaj są
trzy takie ciekawe miejsca, czy cztery, bo jest jeszcze Muzeum Haniny Poświatowskiej, ale akurat nie jest to moja ulubiona poetka. Natomiast chciałabym zobaczyć mural Wieża Babel, taki ty bardzo znany, ławeczkę na cześć Marka Perepeczko. Marek Perepeczko był honorowym obywatelem Częstochowy, zresztą do śmierci w Częstochowie mieszkał, wcześniej był tutaj też dyrektorem teatru, także ta ławeczka ku jego czci jest. No i jeżeli nam się jeszcze uda, jeżeli zdążymy, to też wiem, że jest nowy, taki odnowiony rynek, więc być może uda nam się również zaglądnąć właśnie, zobaczyć ten rynek, a później to już tak naprawdę na pociąg. Okej, i kochani, jeszcze na koniec podsumowanie. Bardzo fajna wyprawa, oczywiście wszystkim tutaj duchowa, także nagrywałam tylko trochę. Ale taki mam na razie pierwszy wniosek, że przez ostatnie lata Polska wypiękniała. Rzeczywiście widzimy, że bardzo wiele robi się nie tylko w dużych miastach, ale też w tych małych miasteczkach, w których jesteśmy po drodze. No, Świdnica przepiękna też widzieliście, ale też inne miasta, które gdzieś mamy. Tutaj też w Częstochowie widać, że są odnawiane budynki. Rynek jest też w trakcie remontu, odnowy, także myślę, że będzie tu też za jakiś czas naprawdę pięknie. No i na pewno warto zwiedzać Polskę, warto jeździć i poznawać nowe miejsca. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.